Także albo walą drzwiami i oknami, albo w ogóle cały czas pani ma pustkę i nie ma nic do roboty. No są godziny takie, że na przykład już potem tak jak 17 coś, to już jest. Od pogody pewnie też zależy trochę. No, od pogody pewnie też trochę. Właśnie, że ja swego czasu też myślałam, że od pogody jak pada deszcz, na przykład to nie ma. Nie, nieprawda, więc ta sposób też że nie ma reguły, jednym słowem. No nie ma reguły, naprawdę nie ma. A na przykład osoby niepełnosprawne też korzystają z tych szaleców? To też byli tutaj akurat niewidomi, ale to byli z opiekunem, także... A, no tak. Czyli moglibyśmy wejść i zobaczyć, jak tam wszystko. Dziękujemy. Skorzystać z toalety, można. Jest czysto, jest porządek. Jest porządek. Tak? Jest lepiej niż kiedyś, bo kiedyś te szalety miały ja tragedię. Muszę przyznać, że tak ten szalet to ja znam już od takiego, nie? Bo z rodzicami tu przyjeżdżałem. Czyli co, widzi pan, że się poprawia? No to tak porównując to, co ja pamiętam, jak byłem takim, to jest Europa, nie? A to złotówka? Nie za dużo? Nie, no coś tu musi kosztować, bo ja się orientuję, bo pan akurat trafił na sołtysa przytrusznym, radnego gminy Koronowo. I mamy takie problemy z szaletem w Koronowie, to samo. Utrzymać taki szalet, to no, potrzeba środków. Nie? No tak, wiadomo. A to i tak pewnie do złotówka to nie, nie to jest tylko tak, no, że na pokrycie może zapłacić tą panią, która tam jest, a do tego no i tak musi miasto dołożyć. Dobra, dziękuję panie. No ale kultura tego wymaga, żyjemy w XXI wieku, proszę pana.